Także Państwo zobaczą, pasaż wjecha kaszlącej Warszawy. A tu gdzie rotunda, tutaj na pasażu wjecha, to był Zodiak. No nawet jest, Państwo zobaczą. To był taki wspaniały bar sałatkowy. No ale kto to teraz te sałatki będzie jadł? Sałatki, tak jak powiedziałem, jak i poczta. Dawno są niemodne. Teraz, proszę Państwa, hamburgery i Matka Boska tylko. Jest ostrobramska, rzymska, łacińska, by nie krymska, modna. No bo to przez 2000 lat. A mnóstwo innych rzeczy, to są one już te rzeczy niemodne. Kartka formatu A4, papier, niemodna. Opinie są niemodne. Poczta jest niemodna, bo wszystko można na komputerze zrobić. Tutaj to kino też nieciekawe. Tylko tort i wymioty katolickiej Warszawy. To trzeba coś zmienić. Tutaj pełno sklepów mamy pod Marszałkowską, gdzie za szafą siedzą i czatują. Także wychodzimy z tego Kerfurka, gdzie facet za szafą siedzi i czyha, a Pałac Kultury Stalina i Lenina wciąż szary. Także ani Auchan, ani Kerfurek tu pod Marszałkowską, ani nic nie wygrywa, jak tylko mówią, że Biedronka trzecie miejsce ma. Jak na razie liczymy głosy, proszę Państwa, za chcieć, mieć i być. Także proszę Państwa, tu w centrum Warszawy jesteśmy. Pałac Kultury Stalina i Lenina. A żebraczka stoi, sięga. Pięknie, pięknie. Pięknie! Także firma Elhof Art, Van Pan, Elhof Art 2000 nagrywa, proszę Państwa. Zapraszamy Państwa serdecznie i te buziaczki przesyłamy. No, z tym, że jak jadę z biblioteki uniwersyteckiej, tam gdzie o papieża chodzi, gdzie Wasz papież był, no to w tej bibliotece uniwersyteckiej taki młody dziadul, jak stanie nad te stoły dwumetrowe, to kopyta w kieszeni trzyma. Inne dziadulencje pokasłują, pochrumkują, pobrechują. No to wiadomo, że w Polsce są takie rzeczy. A jak Państwo w nocy włączą radio Mary, spaka Mary, to proszę Państwa, docent doktor habilitowany, siostra Czuba, Czuba, albo ta Pawłowicz, proszę Państwa, jak one są wielce habilitowane, ile one tytułów mają, żeby mieć i żeby być. No to wszystko odwrotnie jak w Biblii, prawda? To właśnie Jezus Chrystus powiedział, że trzeba być zatroskanym nawet malutkim bratem swoim. Potem Jezus uogólnia, mówiąc, że kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. Nawet mówi, żeby nikogo tu na ziemi ojcem swoim nie nazywać, a tu mieć i być. I o papieża chodzi. W zborze, nawet w 49 roku, jak bracia starsi mieli sobór w 49 roku w Jeruzalem, to nigdy nie było jednego brata przewodniczącego. Bracia starsi. No i że to mają być bracia starsi o kwalifikacjach duchowych, a nie tytularni mieć i być. Jak dziki koń gonisz tu w Warszawie za groszem, jak dziki koń. No bo dzisiaj trzeci dzień, jutro czwarty, konferencji w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, liczenie grosza. Tam nic, nic o Jezusie nie ma. Może będzie jutro papież. Na planie Wars i Sawa w Warszawie Bida z nęce. Także tutaj w centrum Warszawy Tadzia Gwiżdżącego żadnego tu nie ma, bo tutaj są tylko dziadule pokasłujący. A tu nie jest przecież Anglo-Ameryka. Białystok do Anglo-Ameryki. Białystok to trzeba dopiero jechać. Także podziwiajmy kolory w Wiesiolandii. Elhof Art 2000. Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cingerella, Felicja Boska, El Mercedes, Felicja Boska. Także Anglo-Ameryka, Białystok to jest kilometraż od 185 do 1444.
A tak, ani jednego Amerykanina dzisiaj nie spotkałaś, ani w Buwie, ani tu, ani w Kordegardzie, bo to spotkanie o papieżu właśnie było. Tylko są wyznawcy papieża właśnie Matki Boskiej Ostrobramskiej, pokasłujący, pochrumkujący, pobrechujący, proszę Państwa, Biblii nie znają, Biblia w śmietniku, tu nie książęta. Książęta to umieją czytać Biblię, Słowo Boże, dzielić się tym, co jest w Słowie Bożym. No i oczywiście, że też żyć zgodnie ze Słowem Bożym. A więc gościna, miłość, miłować Jehowę, Boga nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest to, te dwa najważniejsze, nawet wcale nie 10, bo to też jakieś byłoby żydostwo. Teraz widzisz. Taki układ, że Pałac Kultury Stalina i Lenina już nie świeci się kolorami, a świecił się. Także jeżeli chcesz być tym księciem prawym, prawosławnym, nie chcesz być dziadulem pokasłującym, no to zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok, no bo tam najmniej o papieża chodzi. A tutaj papież, docent, doktor, habilitowany. Książęta katoliccy? Nie. Księża. No, tam są prawosławni, tam najmniej o papieża chodzi, a tutaj tylko o papieża chodzi. Czy to jest Dobra, czy to jest Rotunda, czy Pałac Kultury Stalina i Lenina, czy może jutro, proszę Państwa, w Muzeum Polin o papieżu będzie. Co? Także zawsze z Polski a jedź. Tam, do Anglo-Ameryki, Białystok. Polski, a zawsze jedź do Anglo-Ameryki, Białystok. Tam się nikt nie będzie wywyższał, bo tam już jako przyszłą ziemię obiecaną znaleźli świadkowie Jehowy, mormoni, ewangelicy, prawosławni, prawi ludzie, prawi. Nie są chciwi, nie są pazerni, nie kaszlą, nie breszą, nie są kłótliwi jak ten Janek Witek, proszę Państwa, nie są krzykliwi. Nie są tytularni, są po prostu ludźmi, nie są gadami. Także do góry, do słońc. Także bardzo ważni dziadule i żebracy świątojebliwi, kopyta z kieszeni, czarne okulary z nosa, nie przeklinać, nie kopcić, żebracy, dotacy, nie kaszleć, nie pochrumki.